towarzysze. Więc Konfederacja to jest partia śmiesznych, wolno-rynko-kretynów, którzy uważają, że jeśli skończyłeś 30 lat i nie masz dobrze prosperującego biznesu, nie masz samochodu, nie masz tutaj dużych oszczędności, no to jesteś zerem, bo to, kim jesteś, zależy od tego, ile posiadasz, jak gruby jest twój portfel. Więc zgodnie z tą definicją, lider Konfederacji, kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak jest największym zerem w polskim Sejmie.